Znajdujemy się w pierwszym LO. Możecie Państwo tutaj zobaczyć, że dotarł do szkoły nowy sprzęt sportowy. Jest to sprzęt, który został pozyskany z projektu Wiedza plus Sport, czyli wiedza oznacza to, że wykonaliśmy w każdej szkole, czyli w pierwszym LO, w pierwszym ZSP i w drugim ZSP, w każdej szkole, która weszła w ten projekt, po trzy pracownie: matematyczna, fizyczna, informatyczna, a także sport, ponieważ wykonaliśmy boisko zewnętrzne w pierwszym LO i doposażyliśmy trzy siłownie o sprzęt sportowy. Jest to sprzęt sportowy, jak możecie zaobserwować Państwo, stacjonarny, bardzo wysokiej klasy. W tej szkole sprzęt został zakupiony za kwotę 67 tysięcy. I w dwóch szkołach, w pierwszym ZSP i w ZSP numer 2, dodatkowo ten sprzęt został zakupiony za 110 tysięcy. Mam nadzieję, że od 1 września będziecie wszyscy uczniowie bardzo zadowoleni, ale również i nauczyciele, ponieważ będą mogli prowadzić jeszcze bardziej urozmaicone zajęcia. I jak możecie zaobserwować, mamy tu sprzęt, który trenuje różne partie mięśni, natomiast jest też taki sprzęt, który trenuje wszystkie partie, czyli na przykład ergometr wioślarski, który jest bardzo dobrym urządzeniem na początek treningu, a także na koniec treningu. Zachęcam wszystkich uczniów, którzy przyjdą już do swoich szkół od 1 września, żeby trenowały jak najlepiej, ponieważ sport to zdrowie. Ja tak uważam. Oczywiście sport może nie wyczynowy, natomiast amatorski na pewno poprawi Waszą kondycję fizyczną oraz umysłową.